Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Republika po południu. Zaczynamy nasze pierwsze rozmowy. A Państwa i moimi gośćmi dzisiaj są w studiu Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. A w połączeniu na Skype'ie jest z nami redaktor Jacek Niedzieniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, zaczniemy od tej, no właśnie, od tej dyskusji, od tych pieniędzy przede wszystkim, o których się mówi od kilku dni. Stać nas na tę karę 500 tysięcy euro dziennie, jaka została nałożona przez europejskie instytucje, czy nie? I w ogóle, czy panowie widzą dzisiaj wyjście, no, zamykać kopalnię w Turowie, czy nie zamykać kopalni w Turowie? To pytanie chyba od kilku dni tak naprawdę słyszymy bardzo często, panie redaktorze. Ja uważam, że żadne państwo, które jest w Unii Europejskiej, czy nas stać, czy nie, uważam, że nas nie stać, ale nawet gdybyśmy byli tak bogaci jak Niemcy, mieli takie nadwyżki budżetowe, jakie mają Niemcy, którzy jakoś tak się dziwnie składa, że z każdego kryzysu wychodzą obronną ręką i korzystają na nim. Uważam, że nie powinniśmy płacić i nie powinniśmy też zamykać Turowa. Związkowcy z Solidarności z Turowa wybierają się do siedziby TSUE, planują tam wyjazd. Z tego żyje nie tylko Turów, z tej kopalni żyją nie tylko ludzie, którzy tam pracują, ale cały region. I jest coraz więcej, coraz bardziej absurdalnych decyzji odnośnie Polski. I ja już uważam, że to nie są tylko decyzje o charakterze merytorycznym, o charakterze ekonomicznym, tylko to są jak najbardziej decyzje o charakterze politycznym, ale takim... Użyję takiego słowa. Panie redaktorze, tak? Pan jest przekonany, że ta decyzja jest właśnie pokierowana też tymi poprzednimi wydarzeniami i w ogóle całą dyskusją, która oczywiście, dotyczy że wokół tak. Polski. Oczywiście, że tak. No na przykład weźmy taką Grecję. Ile ona nie wykonała wyroków TSUE? Weźmy Niemcy. No przecież tam otwierają te kopalnie węgla brunatnego. W Czechach też funkcjonują kopalnie węgla brunatnego. I to jest tak, że w Unii Europejskiej dużo może więcej. No są takie kraje, którym się nic nie dzieje. Są takie kraje, które albo gdzieś są na nie przymykane oczy. Natomiast tutaj, ale ja jeszcze inaczej to odczytuję. Ja to odczytuję jeszcze w ten sposób, że... To mi pokazuje, jak bardzo Polska ważna jest dla ekspansjonistycznej polityki niemieckiej. I no niestety, jesteśmy więźniami geografii. Pisał o tym też von Clausewitz w 1831 roku, że rozbiór Polski dla ziem niemieckich, dla Prus, był absolutnie, to jest życiowym organizmem. I z kolei był też taki dyplomata w latach 30. Joachim Bartoszewski, który mówił, że Bartoszewicz, przepraszam, który mówił, że siła i potęga Niemiec może tylko wtedy rósł, kiedy maluje siła i potęga Polski. Kiedy rośnie Polska, Niemcy nie mogą być duże. I w dwudziestoleciu międzywojennym to była wiedza zupełnie powszechna, że tak właśnie jest, że Niemcy rosną dzięki Polsce. Też Fryderyk Wielki mówił o tym już na łożu śmierci, żeby nie żałować absolutnie żadnych środków na to, żeby mieć po prostu Polskę po swojej stronie. I w tym sporze ja akurat to widzę jak najbardziej, jak najdłoni i to jest dla mnie jak najbardziej jaskrawy przykład tego Turowa. Postawmy przecinek. Pytanie do pana redaktora Liziniewicza. Panie redaktorze, kto jest w kropce bardziej? No właśnie, czy ci, którzy teraz sprawują kontrolę, zarządzają kopalnią w Turowie, czy polski rząd jest w kropce? Czy w ogóle pan widzi dzisiaj jakąś perspektywę na rozwiązanie tej sytuacji? Bo ta decyzja o tych karach dziennych, no ona już jest. Są to kary ogromne i teraz powstaje pytanie, czy nas na to też stać, na takie kary? Niestety Polska musi będzie stać i z pewnością tę karę w ten czy w inny sposób będzie trzeba zapłacić. Pytanie jest tylko takie, czy jak ostatecznie się zakończy ta sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo pragnę zwrócić uwagę, że nie jest to jeszcze kwestia wyroku, ale kwestia zabezpieczenia pewnego. To zabezpieczenie jest o tyle jakieś kuriozalne, że trudno wyłączyć kopalnię z dnia na dzień, to jest po pierwsze. Po drugie,
jednak ta koncesja dopiero zaczęła funkcjonować. To nie jest tak, że miała funkcjonować przez długi czas. Więc pytanie jest, będzie w drugą stronę, czy nawet gdybyśmy wyłączyli tam kopalnię, czy Czesi i czy Komisja Europejska zwróci nam te pieniądze, gdyby się okazało, że to my wygramy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No chyba, że jest to taki już Trybunał. Sądy ma sprawiedliwość musi być po jednej stronie. Panie redaktorze, pytanie, czy my te pieniądze teraz, no, czy teraz musimy je wpłacać i czy one właśnie będą trafiały do jakiegoś takiego depozytu, jak czasami dzieje się przy okazji spraw sądowych, czy no właśnie, czy jednak dostaniemy te pieniądze z powrotem, jeśli się okaże tak, jak pan mówi? No tak, no. Proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy nawet chcieli spróbować wyłączyć i zastosować się do tego zabezpieczenia, no to kto nam wypłaci odszkodowania, które by były z pewnością wielokrotnie większe niż to, niż te 500 tysięcy euro dziennie. Na pewno byłyby to wielomilionowe kwoty. No myślę sobie, że to wtedy winnego by nie było. No wtedy byśmy musieli, jak rozumiem, ściągać pieniądze od TSUE albo od tego, kto podjął decyzję. No to wydaje się absurdalne. Postawmy tu na chwilę przecinek. Pytanie do pana redaktora Jakuba Pacana. No, takie nagłówki się wczoraj pojawiły, między innymi na portalach internetowych. PiS chce iść z Czechami na twardo. Turów zamrozi Grupę Wyszehradzką? Tak czy nie? Nie, ja myślę, że Turów nie zamrozi Grupy Wyszehradzkiej, dlatego że no, Grupa Wyszehradzka to są nie tylko Czesi. Zresztą też w ramach Grupy Wyszehradzkiej było kilka takich dosyć ważnych sytuacji, kiedy Czechy się wyłamały z tej solidarności w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Więc to jest pewnie też nie pierwszy raz, kiedy się tak dzieje. Natomiast Grupa Wyszehradzka, no ta... No już ma jakiś kawałek historii, gdzie ta współpraca jest duża, gdzie są prezydencje w ramach Grupy Wyszehradzkiej. I mi się wydaje, że oczywiście będą to tarcia i to nie jest tak, że nie będzie konsekwencji w ramach grupy, ale myślę, że na dłużej nie zaciąży ta decyzja na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Bo tutaj też jest bardzo ważne pytanie, z kim Czesi chcą trzymać w ramach Europy, w ramach Unii Europejskiej. Z jednej strony, czy to ma być faktycznie ta Grupa Wyszehradzka, z drugiej strony, czy jednak silniej mają być pod tym protektoratem niemieckim? To ja może też to pytanie troszeczkę poszerzę, bo to jest bardzo dobre pytanie. Czy my dzisiaj jesteśmy takim krajem, bo patrząc na tę dyskusję właśnie, i teraz też przechodzimy jednocześnie do drugiego tematu, patrząc na dyskusję na temat praworządności w Polsce, na temat wyższości prawa naszej konstytucji nad prawem unijnym albo w drugą stronę i w ogóle wokół naszego kraju dzieje się bardzo dużo, więc ja postawię teraz kolejne pytanie do panów, czy dzisiaj są takie kraje, które chcą z nami trzymać ze względu właśnie na te tematy, które wokół nas się dzieją. Czy Polska jest krajem interesującym dla innych państw? Ja myślę, panie redaktor, że tak. Tylko, że to też wygląda w ten sposób, że kraje południa Europy, które najpierw był ten kryzys migracyjny, później była pandemia, one są tak osłabione, są tak też uzależnione od waluty euro, że oni są po prostu poblokowani i oni na głos wstydzą się o tym mówić, znaczy wstydzą, nawet nie wstydzą, oni się boją o tym mówić, bo jest dużo sygnałów z takich krajów, od polityków poszczególnych, ale z Włoch czy z Hiszpanii, że oni się bardzo boją tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, tej budowy superpaństwa, bez poszanowania wrażliwości poszczególnych krajów wspólnoty. Po drugie, te kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ten pas północ-południe, no, też mają takie doświadczenia historyczne, jakie mają. Mają podobne do nas i one też wyrażają pewne obawy. Natomiast mówienie o tym na głos w ramach Unii Europejskiej nieraz mają... Może się nie opłacać? Może tak?
może się, czy ja wiem, czy się może nie opłacać, może być źle odbierane. Oni są po prostu zastraszeni w tym momencie. Ale to jest szantaż ekonomiczny. Niektórzy używają takiego sformułowania. Ale to jest też szantaż medialny, tak to też wygląda. Proszę też zobaczyć, że Francja prowadzi swoją politykę, która jest osobna. Na przykład Francja ma swoje interesy, no też jest takim, chce mieć takie mocarstwo kieszonkowe. I tutaj nikt jej się nie wtrąca w to, co robi na przykład też na południu Europy, czy to w to, co robi w Afryce, w krajach Sahelu. Uważa, że to są jej strefy wpływów i wara Unii Europejskiej od tego, co oni tam robią. Jacek Liziniewicz, panie redaktorze, to samo pytanie do pana, tak na pańskie dziennikarskie oko. Jak to wygląda? No, Polska jest krajem... Mamy teraz silnych sojuszników, którzy też powiedzą tam na łamach Unii Europejskiej, że zostawcie tę Polskę, przecież oni nic takiego złego nie robią, no tak najprościej mówiąc. Nie, wydaje mi się, że nie mamy całej grupy sojuszników. Oczywiście podjęto pewne kroki temu, aby budować dopiero te ponadnarodowe sojusze. Mówię tutaj o tych porozumieniu partii konserwatywnych. To jest dosyć duży krok, chociaż tutaj w naszym kraju sprzedawany jako coś, co przybliża Polskę do Rosji, co jest dosyć dużym absurdem, ale faktycznie tak jest. I to jest dopiero początek, żeby wynajdować tych posłów, te środowiska, te partie polityczne na zachodzie Europy, które myślą podobnie do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tylko że należy pamiętać, że tamci politycy też są w opozycji w swoich krajach, więc to nie jest polityczny mainstream. Tutaj oczywiście paroma wyjątkami, jak Viktor Orban. Więc mamy oczywiście kilku sojuszników, ale nie są to na tyle poważne rezerwy strategiczne, żeby tutaj zatrząść tym Europą i zmienić postrzeganie tych problemów. Tym bardziej, że też umówmy się, w sprawie Turowa powinna być naszą bronią jakaś prawda, rzeczywistość i fakty, ale nikogo to jakby nie obchodzi w tej dyskusji. Panie redaktorze, to zapytam w takim razie, PiS ma problem czy nie? Oczywiście, że jest problem. Znaczy, to jest problem taki, czy Polska jest tak naprawdę, to jest suwerenna i to jest bitwa o suwerenność i dyplomatyczna wojna o to, czy sami będziemy stanowić w naszym kraju, czy zawsze będziemy podlegać humorom urzędników Unii Europejskiej. To de facto jest, o to jest de facto ta dyskusja. W dzienniku Gazety Polskiej Codziennie, w wydaniu taki na jedynce, w dzisiejszym wydaniu, PO i PSL ułatwiły polexit. Politycy Platformy Obywatelskiej w 2010 roku przyjęli ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zakładającą, że wyjście z Unii Europejskiej jest możliwe na mocy ustawy. Po 11 latach odwracają kota ogonem, sugerując, że to PiS chce polexitu. A teraz mam takie poczucie, na to też wynika, patrząc na ten 2010 rok, że PiS chce wrócić, że przepraszam, Platforma chce wrócić do starego układu, który sama zresztą wycofała. No ja też tak mam. Też mam takie refleksje jak pani redaktor. I też mi się wydaje, że poprzez takie absurdalne kary, jakie są nakładane na Polskę, najwyższe przez nikomu nieznaną, znaczy ona była troszeczkę znana, ta pani sędzina z Hiszpanii. Sędzia La Puerta. Że pani sędzia La Puerta, że właśnie takie decyzje też powodują, żeby w Polsce coraz głośniej mówiło się o polexicie, żeby też straszyć Polaków tym polexitem i nawet wymuszać na tym rządzie, żeby zaczął mówić o polexicie. I też zgodzę się z moim przedmówcą, że o tyle jest trudno w tej chwili pozyskiwanie tych środowisk w Europie Zachodniej,
To znaczy tak, no jeżeli się jest wewnątrz Europy, to nie da się być, budować polityki przeciw Europie do końca, to po pierwsze. Nie da się być w Europie i przeciw Europie, to po pierwsze. Po drugie, no były to jakieś zaniechania, nie było kontaktów z tymi środowiskami konserwatywnymi w Europie. Po trzecie, problem jest też tego typu, że wiele takich tradycjonalistycznych środowisk w Europie, do których PiS mógłby się odwoływać, to są jednak antysystemowcy, a Jarosław Kaczyński i też Prawo i Sprawiedliwość no, robią wszystko, żeby być w tym głównym mainstreamie, również w Parlamencie Europejskim. Jest jeszcze jedna trudność, ona polega na tym, że no, wiele tych środowisk w Europie Zachodniej ma wyidealizowany obraz Rosji. No i tutaj naprawdę jest problem i myślę, że to jest pewna lekcja prawicy, dla prawicy polskiej na lata, żeby budować w Europie, żeby budować te mosty, tak jak Lewica to robi doskonale, z wieloma krajami Unii Europejskiej. Problemem jest też może to, że na przykład Marine Le Pen, czy Leclerc, czy ta jej siostrzenica, one też mówią, że no, jej siostrzenica szczególnie wskazuje na to, że Polska mogłaby z nią współpracować, natomiast to jest myślenie bardzo w duchu nacjonalistycznym. I to też może być problem, bo jeżeli... Redaktor Jacek Liziniewicz, to jeszcze tylko pytanie do pana, no właśnie, bo dzisiaj mówi się tak, opozycja mówi, że to PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tymczasem kilka dni temu PiS ustanawia uchwałę, w której informuje, że nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej. To kto chce w końcu zostać albo wyjść z tej Unii Europejskiej? Propaganda. I w zasadzie te większość tych problemów istnieje tylko w naszych głowach. To jest tak, że my oczywiście... My tutaj na prawicy się zastanawiamy, czy Marine Le Pen mówi o Putinie tak czy inaczej, a Donald Tusk odbierając medal z rąk Angeli Merkel nie zastanawia się, czy ona właśnie sprzedała Władimirowi Putinowi sznurek, na którym on powiesi całą Europę. Kto jest bardziej prorosyjski? Marine Le Pen czy Angela Merkel? I co z tego, że... Ja słyszałam taką narrację, że to Jarosław Kaczyński jest prorosyjski nawet. Więc tutaj jest to tylko głupie gadanie, podobnie z tym polexitem. No, Platforma Obywatelska wymyśliła sobie jakąś tam sztuczkę PR-ową. Głupio gada o tym, że od lat zresztą już o tym, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii. No gdyby tak rzeczywiście było, to po prostu PiS by wyprowadził Polskę z Unii. No, chyba sami ci ludzie mówią, że PiS, że to jest możliwe w jedną ustawą. Sami to przegłosowali w 2010 roku. No to gdyby PiS chciał polexitu, jak tłumaczą od 6 lat politycy Platformy Obywatelskiej, to po prostu przyjąłby tą ustawę w listopadzie 2015 roku i Polski... Tylko należy też zadać pytanie. Więc cały ten spin jest jakby spinem dla idiotów, którzy nie są w stanie spojrzeć na to same zjawisko z drugiej strony. Tylko należy zadać też pytanie, czy takie wyjście z Unii Europejskiej też tak pod kątem wyborczym by się opłacało właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości? No mam takie poczucie, że jednak nie, że Prawo i Sprawiedliwość bierze już pod uwagę te kolejne wybory, które będą miały miejsce i chyba raczej nie, redaktor. I oczywiście, że nie, że się nie opłaca, dlatego Prawo i Sprawiedliwość nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. No to jest dosyć proste, więc z perspektywy polskiej polityki nie ma żadnej istotnej siły politycznej, która by chciała wychodzić z Unii Europejskiej. I jest Jakub Pacan na koniec, panie redaktor. Z mokrymi snami Grzegorza Brauna. Ja uważam, że teraz nikt nie myśli w Polsce teraz poważnie o tym, żeby wychodzić. Natomiast wracając na sekundę jeszcze do Marine Le Pen.
chodzi o to, to nie chodzi o to, czy oni są prorosyjscy, czy nie. Francuzi są bardzo nacjonalistyczni przede wszystkim. Jeżeli oni chcą osłabienia Niemiec i mówienia o tym, że Niemcy... Musimy kończyć, panowie, niestety. Bardzo mi przykro. Widać, za krótka rozmowa będziemy myśleć, żeby wydłużyć. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność. Oni nie są naszymi sojusznikami w Unii, jeżeli chodzi o osłabianie Niemiec. Danie im miejsca oznaczałoby osłabienie Niemiec, jeszcze większą ekspansję gospodarczą na nasz kraj i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Jakub Pacan, Tygodnik Solidarność, Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Do zobaczenia za chwilę.